Olu, bardzo się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie na tą pyszną kawę. Również mi jest bardzo miło. W tym pięknym parku. Już teraz bez maseczek, więc wykorzystajmy ten moment, tak, że możemy oddychać świeżym powietrzem. Fantastycznie, też się bardzo cieszę. Olu, moje zaproszenie Ciebie tutaj nie jest takie bardzo skomplikowane, ale chciałbym się dowiedzieć od Ciebie paru istotnych rzeczy na temat przeszczepów włosów. Bardzo zainteresował mnie ten problem ostatnimi czasy. Zauważyłem też bardzo dużą potrzebę w moim salonie. Wielu klientów pyta mnie gdzie, jak, po co. Nie za bardzo wiem, co mam im odpowiedzieć. Chciałbym zgłębić dzięki Tobie ten temat i przy okazji może nasi widzowie też będą mogli się czegoś dowiedzieć, jak poprowadzić swojego klienta do lekarza dermatologii, takim jakim Ty jesteś, Olu, i jak współpracować z takim lekarzem, żeby Twoim pacjentom, moim klientom pomóc. Więc powiedz mi, czy przeszczep włosów, czy to jest bardzo skomplikowany zabieg? Może bardzo nie, ale to też nie jest taki zabieg, tak jak teraz modne jest to sformułowanie, zabiegi lunchowe, tak? Że wpadam na 10 minut do gabinetu. Tak, do gabinetu, wychodzę z burzą loków i jest wspaniale. Nie, oczywiście nie. Po pierwsze, najważniejsze jest prawidłowe zakwalifikowanie pacjenta do przeszczepu. No właśnie. I to jest kluczowe. Wiele pytań. To jest kluczowe. Wiele pytań od moich klientów. Jak, czy moje włosy nadają się do przeszczepu? Bo wiem, że nie wszystkie. No nie wszystkie. Do przeszczepu nadają się tylko włosy, znaczy tylko kwalifikują się pacjenci, którzy mają tak zwane łysienie androgenowe, często zwane łysieniem męskim. Mhm. Tak, ale to zarówno i kobiety, i mężczyźni mają. Jak je kwalifikować w takim razie, jeżeli oni się nadają? To powiedzmy szybko, jeżeli oni się nadają, to androgenowe jest kiedy? Androgenowe jest wtedy, kiedy tak naprawdę medycznie to testosteron nam powoduje miniaturyzację mieszków włosowych i to jest to, co brakuje mężczyznom. Pocieniają się włosy. Tak, pocieniają się włosy. I no. to nie tyle ich bardzo dużo wypada, raptem z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień ich coraz mniej jest na głowie. Mhm. U mężczyzn to te poszerzone kąty skroniowo-czołowe zwane zakolami, tak, albo tak, tak. Właśnie ta łysy szczyt głowy. Moi klienci mówią, zobacz, mam zakola, wiesz od czego, nie wiesz. I tak sobie dodają, no ale okej, każdy, wiadomo, że każdy chciałby ich nie mieć lub mieć pełną fryzurę. Czyli ci, którzy mają duże zakola i mają z tym problem, mogą być poprowadzeni do jak najbardziej, aczkolwiek jak najbardziej tak, bo my jesteśmy ich w stanie też trochę poprowadzić na lekach, ale też jesteśmy w stanie im zaproponować przeszczep, czyli właśnie to uzupełnienie. Okej, okay, czyli tacy się nadają. Tacy się nadają. Słyszę leki i wchodzi mi do głowy, okej, czy jesteśmy w stanie zakwalifikować do przeszczepu pacjenta, który na przykład nie nadaje się w tym momencie. Co dyskwalifikuje pacjenta do przeszczepu i czy można to zmienić lekami? I tak, i nie. Mhm. Bo jeśli mamy łysienie androgenowe bardzo nasilone, więc gdy naprawdę już mamy całkowicie to wyłysienie tego szczytu, szczytu głowy i mamy niewielki pasek w okolicy potylicznej, to my nie mamy skąd wziąć tych włosów do przeszczepu. Bo włosy do przeszczepu bierzemy z własne, naszej głowy. Własne. To, okay. To jest taki auto przeszczep, tak? Super. Mhm. Więc musimy pobrać mieszki włosowe z okolicy potylicznej, bo ona jest niewrażliwa na męskie hormony i później je przeszczepiamy właśnie w ten szczyt głowy. Okay. Więc no, nie jesteśmy w stanie takiego dużego obszaru czasami zrobić. To jest podstawowa rzecz, czyli to też przeszczep nie jest dla tych całkowicie wyłysiałych osób. Rozumiem. A druga rzecz, i to jest też bardzo ważne, tylko łysienia androgenowe. Inne łysienia nie. Ale to łysienie androgenowe występuje tak samo u mężczyzn, jak i u kobiet? Tak, tak. Okay. U kobiet trochę inaczej wygląda, kobiety rzadko łysieją tak jak mężczyźni, czyli nie ma tak dużego wyłysienia. Jest poszerzenie tego przedziałka, czyli my to nazywamy objaw drzewka bożonarodzeniowego, to, że ten przedziałek się tak się nam poszerza. Rozjeżdża. Wiem, drzewko się nam dobrze kojarzy, bożonarodzeniowe. No tak, ale kobietom przedziałek trochę mniej. Dobry dowcip, panie doktor. No dobrze, czyli kobiety z androgenowym nadają się, czyli mogę moje klientki wysyłać. W ogóle całe to spotkanie jest troszkę takim haczykiem. Tak. Ponieważ chciałbym się dowiedzieć, czy ja jako fryzjer, jako człowiek, który ma do czynienia w salonie właśnie z klientami, którzy miewają problemy, w których ja już pomóc nie mogę, bo ja odpowiadam za, jak to nazywa, za to, co nazywasz na ładnie, łodygę włosa. Tak. Więc ja
jakby pracuje z włosem, który już wyrósł, każdy fryzjer pracuje z włosem, który już jest, to my dbamy o niego, a lekarz dba o to, co wewnątrz. Tak, o to, co my bardzo jako lekarze nie lubimy, a wszyscy to nazywają cebulką. Tak. Cebulką. My dbamy o ten mieszek włosowy, czyli dbamy o to, żeby ten włos nie wypadał. Mhm. I o to, żeby odrastał. Bo wiemy wszystko też... pozostałe to... Okej, okay, bo wiemy też, że produkty fryzjerskie, no, one ingerują w skórę głowy, ale w bardzo płytki sposób, prawda? No niestety niewielki. Mieszek włosowy w skórze jest bardzo głęboko umiejscowiony, więc nie jest też tak bardzo łatwo, żeby ten produkt dostał się tak głęboko, tak? No dobra, o tym, o skórze i o niuansach z lekami pogadamy już za momencik. Chodź, usiądziemy sobie na ławeczkę. Proszę bardzo. Usiądźmy sobie tutaj. No dobra, to chciałbym się dowiedzieć, czy jest szansa dla tych ludzi, którzy mają za delikatne włosy i nie kwalifikują się do przeszczepu, jak możemy im pomóc? Możemy, całe szczęście możemy. Mamy coraz więcej leków, które są skuteczne w leczeniu łysienia androgenowego. Oczywiście minus taki mały jest, bardziej jak mężczyźni o tym słyszą, że chcemy obniżyć im troszeczkę testosteron. Okay. I boją się, że spadnie delikatnie libido. Tak, aczkolwiek zazwyczaj delikatnie, a dwa odwracalnie, więc jeśli cokolwiek się złego dzieje, odstawienie leków spowoduje, że wszystko wraca do normy. Nic całe szczęście trwałego. Czyli możemy zrobić tak, że poprawiamy jakość włosów na jakiś czas lekami, obniża się delikatnie nasze libido, robimy przeszczep. Tak. I możemy bez leków później? Czasami tak, czasami żyć? Nie, bo to też niestety pamiętajmy, że łysienie androgenowe może czyli sobie to jest dalej taka indywidualna iść. Sprawa. To jest indywidualne, no dobra, ale jest możliwość. Jest możliwość, jak jest najbardziej szansa tak. Dla nas. Oczywiście my poza lekami doustnymi, czyli właśnie tymi, co pacjenci się czasami bardziej ich boją, mamy leki miejscowe i te tak zwane wcierki. I one też nam często działają i nimi też jesteśmy w stanie wcierki pomóc. Wcierki to jest coś, co ja już rozumiem, bo to jest coś, co stosujemy regularnie w salonach fryzjerskich i dobrze, a powiedz mi, jaka skuteczność jest Twoim zdaniem kosmetyku na skórę głowy? W procentach. Kiedy kosmetyk, a kiedy lek? Kosmetyk przy niewielkich problemach. Mhm. Jednak kosmetyk ma ten minus, że on nam aż tak głęboko nie wniknie do mieszka włosowego, stąd wolimy zawsze te leki. Ta przenikalność skóry jest niewielka. Kosmetyk bardziej nam chodzi o jakość i strukturę włosa, ale to też jest bardzo ważne, bo ci pacjenci jak mają też lepszą jakość włosa, jak to te pacjentki nieraz wchodzą i mówią, że mają siano na głowie, to też ma kluczową rolę, to jest właśnie ta pomoc... To, co nam może pomóc fryzjer, tak? Okay. To też jest istotne, bo my... I też są specjalne kosmetyki, tak. Które, że tak powiem, w połączeniu dermatolog, tak. Trycholog kontra fryzjer mogą być ustalone i używane. Jak i tutaj widzę olbrzymie pole do współpracy fryzjer, para, trycholog, dermatolog. Dobrze, a powiedz mi, bo ja słyszałem od jednej pani... że możliwe jest przeszczepianie brody. Jest możliwe. Naprawdę? Jest możliwe. Oczywiście w Polsce to dopiero początki, bo my dopiero zaczęliśmy, ta broda zaczęła być modna od jakiegoś czasu. Bardziej, ja już to bardziej popularne i bardziej, no to od lat to się robi w krajach arabskich. Mhm. I to tak naprawdę można powiedzieć... Czyli uzupełnianie tych takich łatek, które się pojawiają, niepełnych tak. Zarostów, okej, super. Tak samo możemy uzupełnić brwi, bo czasami tu też czyli pacjentki tracą brwi, jak najbardziej. Brwi tak, nie może, musimy robić makijażu permanentnego, a możemy częściowo uzupełnić brwi. No bo jeżeli ktoś lubi naturalnie, to może mieć włosy, a nie permanentny. Jak najbardziej. No, tak. To jest super wiadomość. Genialne. Słuchaj, bardzo wiele się dowiaduję od Ciebie. To był świetny pomysł, żeby się z Tobą spotkać, ale myślę, że na jednym spotkaniu się nie skończy. No myślę, że tak. Chciałbym więcej tej wiedzy od Ciebie, ale powiedz mi, Olu, czy... Bo czuję, że to jest fajny temat. Mhm. Szerokie pole do współpracy. Jakie masz pytania do mnie? Może chcesz o coś zapytać, bo... Na pewno będziemy współpracowali. Ja już to czuję. I chciałbym tym filmem też zachęcić resztę moich kolegów fryzjerów do takiej współpracy. Mhm. Powiedz mi, gdzie można Ciebie znaleźć? Mnie można znaleźć przede wszystkim w Centrum Laseroterapii Elite, w Centrum też Przeszczepów Włosów Elite. My teraz jesteśmy już centrum szkoleniowym przeszczepów włosów. Gnialny. I nie tylko na Polskę, ale i na cały świat, więc tam serdecznie zapraszamy. Tam wszystkie czyli można wątpliwości... się u Was wyszkolić w przeszczepach, ale czy taki fryzjer może przeszczepiać włosy? Jak nie, fryzjer nie może przeszczepiać włosów. Fryzjer może nam pomagać kwalifikować. Jednak to jest na tyle skomplikowana procedura. Czyli pełna i to współpraca. Jest, tak. Słuchajcie, to jest świetna informacja. I super pole do popisu.
fryzjer współpracuje z dermatologami, pomaga kwalifikować klientów do przeszczepów, wspiera klienta, robi z niego pacjenta. Jak najbardziej. Dla lekarza takim, jaki jest Ola. I ta współpraca przed, jak i po jest bardzo istotna. Jak najbardziej. I o tym będziemy pewnie nie raz jeszcze rozmawiali. Bardzo mi się podoba to spotkanie, ale chciałbym, żebyś zadała mi jakieś pytanie. Może będę potrafił odpowiedzieć. No, dla mnie to jest najważniejsze to, z jakimi problemami w ogóle skóry włosów na głowy trafiają do Was pacjenci, tak? Klienci, bo to często jest tak, że to Wy pierwsi zauważacie problemy. Dla mnie też, jako nie tylko osoby zajmującym się włosami, ale też całą dermatoonkologią, czyli nowotworami skóry, ta rola fryzjera jest dlatego istotna, bo to Wy często, te znamiona, czerniaki owłosionej skóry głowy, to zazwyczaj to jest Wy. Istotne. I czy takich pacjentów też macie dużo, nie Ty? Powiem Ci, Olu, ja będę sam szczery. Nie czuję się wykwalifikowany na ten moment do podejmowania decyzji, co jest co. Czy ten pieprzyk, czy ta łatka, czy to znamie nadaje się do leczenia, czy to już jest moment, w którym powinien się z Tobą kontaktować. Czy jesteś w stanie mnie tego nauczyć? Częściowo i tak, aczkolwiek. No, zawsze to musimy zrobić my. Musimy to zrobić przy lekarze. Oczywiście, przy użyciu. Ja rozumiem, ale... Czy ja jestem w stanie się nauczyć kwalifikowania jak najbardziej problemu? W pewnym stopniu tak, aczkolwiek zawsze to jest tak, że jakiekolwiek wątpliwości lepiej powiedzieć pacjentowi, niepotrzebnie zostałeś skierowany do nas, niż cokolwiek byłoby przegapić, tak? Nie? Lepiej tego nie przegapić. Fajnie, chciałbym czuć się kompetentny w takim kwalifikowaniu klienta i wysyłaniu do Ciebie. Super, że mam ten kontakt. Na pewno będę korzystał, bo wiem, że moi klienci miewają problemy ze skórą. A ja na pewno będę korzystała w drugą stronę, bo o to pacjent... Odpowiem Ci jeszcze na Twoje pytanie. Bardzo, bardzo, bardzo często mam problem z za cienkimi włosami, z za małą ich ilością, z łysieniem na karku. Łysienie powstaje na... Często jest tak, albo łysieją kobiety, szczególnie na skroniach i z tyłu na potylicy. Tak jak mówiliśmy, z tym przedziałkiem na górze, przerzedzające się włosy. Mężczyźni, wiadomo, często jest tak, że jest gruby włos, ale na przykład nie ma go na taki papieski czepek i za kola oczywiście, nie? To jest najczęstszy problem. Często jest łupież, często jest jakieś drożdżaki. To są rzeczy, które mogę pomóc, problemy samej skóry włosów. Peelingi i tak dalej dają sobie radę. Często mam też problemy skórne, które przypominają bardziej łuszczycę. Tak? Wiem, że to nie do końca jest leczalne. No niestety, łuszczyca jest chorobą przewlekłą, aczkolwiek jesteśmy w stanie nad nią na tyle zapanować, że pacjent ma przynajmniej ten komfort, bo to jest duży problem u pacjentów, bo oni się wstydzą później chodzić do fryzjerów. I często my to słyszymy, bo nie wstydzę się chodzić, no bo co fryzjer powie, że ja mam łuszczycę, ja mam taką łuszczącą się skórę głowy. Słuchajcie, zachęcam wszystkich do współpracy fryzjerów, zachęcam do współpracy z dermatologami. Jeżeli w Waszych miastach jest jakaś klinika lub osoba, która pracuje jako dermatolog, warto ten kontakt mieć przy sobie i tak jak my z Olą współpracować ze sobą, bo to myślę, że jest duża przyszłość i dla przeszczepów, i dla Artasa, którego ramię już kojarzę ja osobiście i bardzo mi się to podoba. I zachęcam wszystkich do takiej współpracy. Zresztą z Ole możecie spotkać się w klinice w Warszawie. No i to jest duża przyszłość. Myślę, że to też pierwsze, ale nie ostatnie nasze spotkanie. Ja też taką mam nadzieję. Rozumiem, że tam, gdzie pracujesz, Olu, jest Artas. Jest Artas, czyli system, taki robotyczny system do przeszczepu włosów, czyli my się trochę wspomagamy aparaturą w przeszczepie, wspomagamy się sztucznie. Czym on się różni od takiego klasycznego przeszczepu? Takiego, że tu trochę działa nam robot, głównie do pobierania tych mieszków włosów. Specjalny algorytm, specjalny właśnie taki, no ten robot wybiera nam najlepsze mieszki włosowe. Wow. Czyli najlepsze, to co można powiedzieć, on wiemy, że się przyjmie. Skanuje go wcześniej i wie, czy jest zdrowy, czy tak, nie? Tak, można tak powiedzieć. I on wybiera te najlepsze przeszczepy. Ja już wiem, jak to się nazywa. Drafty. Tak, drafty. Drafty, no. Tak, grafty. To są właśnie grafty. Okay. Natomiast dalej jednak ta ręka ludzka jest ważna, bo to my później jeszcze selekcjonujemy. Oczywiście. Bo oczywiście to wyrastanie włosów, czasami mamy pojedynczą łodygę, czasami po dwie łodygi w grafcie, więc to też musimy tak ułożyć ten przeszczep, żeby pacjent będąc po przeszczepie wyglądał naturalnie. A nie tak, że patrzymy i mówimy, o ten to miał na pewno przeszczep. Powiem Ci tak.
Przez moje doświadczenie z przeszczepami jest około 10-letnie takie, że widzę pacjentów po, klientów moich. I jeszcze 5 lat temu byłem w stanie powiedzieć, który miał przeszczep. Powoli staje się tak, że mam pojedynczych klientów, którzy robili na przykład przeszczep właśnie Artasem, bo ich wypytuję gdzie, bo oni sami mówią, Maciej, robiłem przeszczep, widzisz coś? Ja mówię, what? No kiedyś mieliśmy ten problem i to pacjenci się też trochę tego wstydzili, że mieli bliznę, bo wycinało się pasek skóry z okolicy potylicznej. Po teraz pobieramy pojedyncze miejsce. Jestem pod wrażeniem i dlatego jestem z Tobą. Jestem z Artasem i będę promował, ponieważ ja chcę, żeby moi klienci mieli włosy. I to jest najistotniejsze, fryzjerzy moi kochani, żeby nasi klienci mieli bujne czupryny. Dzięki Oli. Dzięki dermatologom. Dlatego trzeba z nimi współpracować. A dzięki fryzjerom oni mają piękne włosy. A, żółwik, pech, super. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję Ci pięknie. Kawa była pyszna, cudownie, że świeciło na słonko i było zielono. Ale mam nadzieję, że Olu, dasz się namówić na niejedno jeszcze takie spotkanie. Jak najbardziej tak. Będzie mi bardzo miło. Okej, a Was zachęcam do współpracy i kontaktu. Pa.